Za nami drugi tydzień rozgrywek w piłkarskiej lidze Trójmiasta Ergol. W Ekstraklasie nikt się nie spodziewał, że tim wędkarski KOM, który dopiero co wygrał rozgrywki halowe, będzie miał kłopoty w meczu z Green Exchange. Pierwsza połowa była toczona w bardzo szybkim tempie. Obie drużyny pokazały, że nie zamierzają się bronić, dzięki czemu mieliśmy kilka składnych akcji zakończonych celnymi strzałami. Na posterunku byli jednak obaj bramkarze i to głównie dzięki nim do przerwy był wynik bezbramkowy. Po zmianie stron były słupki, poprzeczki, ale piłka nie chciała wpaść do bramki żadnej z drużyn. Sztuka ta udała się dopiero w 35 minucie gry, a na prowadzenie wyszedł nieoczekiwanie Green Exchange. Przeciwnicy rzucili się do odrabiania strat, a swoje okazje mieli Brzostek, Moszczyński czy Łukaszewski, ale istny dzień konia miał tego wieczoru Janukowicz, który strzegł bramki zielonych. Im bliżej końca meczu, tym bardziej team wędkarski musiał się odkryć. To zostało wykorzystane przez Moczyńskiego, który podwyższył prowadzenie swojego zespołu na 2 do 0. Na minutę przed końcem straty kapitalnym uderzeniem w samo okienko zmniejszył Gerley, ale to było za mało, aby zdobyć choćby punkt, i sensacja stała się faktem. Green Exchange wygrał z teamem wędkarskim 2 do 1. W pierwszej lidze spotkały się drużyny Bartów i RCM Phoenix. Pierwsi skuteczną akcję przeprowadzili zawodnicy Fenixa, a konkretnie Ryna Siewicz. Kilka chwil później ten sam zawodnik podwyższył wynik meczu i wydawało się, że Oranie zaczną odjeżdżać. Jednak bardzo szybko hat ustrzelił Furgała i Barty wyszły na prowadzenie. Kiedy wydawało się, że wynikiem 3-2 zakończy się pierwsza połowa, prawie równo z gwizdkiem sędziego Feniks wyrównał. Po zmianie stron Feniks zagrał o wiele skuteczniej, a jego kontry kończyły się często groźnymi akcjami pod bramką rywala. Bardzo dobry okres gry miał Snochowski, który trafiał raz za razem. RCM Feniks zbudował sobie przewagę, której nie oddał do samego końca i pewnie pokonał Barty 9 do 5. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie Piłkarskiej Ligi Trójmiasta www.pl3.com.pl Dla Radia Gdańsk Przemysław Wolny.